Dzień dobry, Stanisław Czerczak, gość telewizji miejskiej Gorzów. Dzisiaj naszym Państwa gościem jest profesor Andrzej Zybertowicz. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Socjolog, publicysta, autor wielu publikacji, przede wszystkim autorytet. Panie profesorze, przyjechał pan do Gorzowa Wielkopolskiego z prelekcją pod tytułem Naród na rozdrożu, diagnoza i plan. Pierwsze moje pytanie brzmi, co to według pana znaczy naród na rozdrożu? Dlaczego akurat taki tytuł? Kilka lat temu byłem na seminarium bezpieczeństwa narodowego w Izraelu i mówiliśmy o zagrożeniach dla tożsamości narodowej różnych krajów. Jeden z profesorów izraelskich mówi, wy Polacy nie musicie się obawiać w odróżnieniu od narodów młodszych, bo macie tysiącletnią historię. A ja nie byłem tak pewien, czy on ma rację, bo tempo procesów historycznych, między innymi z powodu technologii, tak się zwiększyło, że nawet narody o długiej historii mogą zerwać ciągłość pokoleniową. Może się stać tak, że w sytuacji, gdy rodzice utracą zdolność przekazywania swojej tradycji dzieciom, następuje jakby wypłukiwanie tożsamości historycznej. To następuje w Polsce? Wydaje się, że w Polsce następuje to na dwóch poziomach. Z jednej strony jest to pewien proces cywilizacyjny, który dotyczy także innych krajów, związany z rewolucją naukowo-techniczną i to, że na przykład młodzież woli zanurzyć się w smartfony, tablety, Facebooki, Twittery, niż zanurzyć się w rozmowę w cztery oczy, taką jak my tutaj próbujemy prowadzić. Czyli to dotyczy oczywiście także innych krajów, w tym na przykład Dalekiego Wschodu, ale z drugiej strony Polska jest w pewnym miejscu na mapie i są rozmaite podmioty, zarówno wielkie korporacje, jak i niektóre państwa sąsiednie, które nie chcą, żebyśmy byli silnym krajem. Ich dla nich wygodne jest, żebyśmy byli słabym krajem i w ich interesie jest to, żeby młode pokolenie nie czuło więzi ze wspólnotą polityczną, bo wtedy Polska nie będzie skutecznym graczem na arenie międzynarodowej. A przyczyna takiego stanu rzeczy to jest rodzina, to jest sposób prowadzenia polityki, gdzie tkwi, od czego to jest zależne, bo to jest istotne. Przyczyny są dwie. Jedna to ma charakter historyczny. Po pierwsze, jesteśmy narodem po serii katastrof cywilizacyjnych. Zabory, dwie wojny światowe, okupacja, komunizm, wreszcie wstrząs transformacji ustrojowej. Ale druga przyczyna, ta bieżąca, z którą można coś zrobić, to jest jakość elit. Spora część elit polskiego państwa nie czuje się zakorzeniona w polskiej tradycji. Zamiast jakby pracować nad naszymi słabościami, żeby wydobyć tej tradycji co to najlepsze, skorygować te gorsze strony, mówią, przekreślmy tradycję, bądźmy nowoczesnymi Europejczykami, nie rozumiejąc, że Europa stała się nowoczesna, bo została zbudowana na substancjach silnych narodów. Czyli zauważa pan, nie wiem, czy to proszę nie traktować tego jako określenia jakiegoś akademickiego. Jest podział na dwie Polski? Można to tak rozróżnić teraz w takim przypadku? Taki podział był zawsze, bo już w XIX wieku książę Adam Jerzy Czartoryski mówił, w całym swoim życiu widziałem tylko dwie partie. Partia, która miała, cytuję z pamięci, na pieczy interes narodowy i partia, która była uległa wobec sił zewnętrznych. I problem nie polega zatem, jeśli tak spojrzymy, na sporze między lewicą a prawicą, tylko na sporze między obozem niepodległościowym, a powiedzmy obozem kosmopolitycznym. I w tym sensie mamy dwie Polski. Dobrze, ale teraz to jest, no właśnie, czy to jest problem tylko nasz polski, czy można to też wśród innych nacji zauważyć? Bo w innych krajach mam wrażenie, że nie występuje w tym nasileniu, bo w Polsce, zwłaszcza w ostatnich 7 latach, po wyborach roku 2005, świadomie postanowiono jakby nasilić takie rozłupanie Polski na dwie strefy, między którymi trudna jest komunikacja, bo zbiorowością podzieloną łatwiej jest rządzić i manipulować. Stara technologia rządzenia jeszcze od czasów starożytnego Rzymu. Dziel i rządź. Gdyby rządzący łagodnym, rzeczowym językiem wchodzili w komunikację publiczną, to rzeczowo byliby krytykowani. W momencie, gdy rządzący stosują język emocjonalny, żeby grać na emocjach, z jednej strony przyczyniają się do pogłębienia rozpadu, a z drugiej strony utrudniają rzeczową krytykę, bo ludzie zamiast angażować się w rzeczowe debaty, ulegają taniemu gniewowi. Panie profesorze,
Jak ocenia pan rządy Platformy Obywatelskiej? To każda ocena powinna być oparta na jakichś kryteriach, prawda? Otóż z punktu widzenia gospodarczego na pewno przez te lata potrafiono zachować wzrost gospodarczy, chociaż mało mam wiedzę ekonomiczną, żeby rozstrzygnąć, czy ten wzrost jest bezpieczny, to znaczy, czy on jest zachowany dzięki zadłużeniu, czy dzięki skutecznemu zarządzaniu przez systemem finansowym. Przyszłość może za pół roku, za dwa lata pokazać, czy to był wzrost jakby pozorny, za który my i nasze dzieci będą musieli zapłacić, czy to był rzeczywisty. Ale z drugiej strony właśnie Platforma nie podejmowała reform, które by dostosowywały instytucje polskiego państwa do wyzwań nowoczesności, tylko jakby grała na same zachowanie władzy. I może się okazać, że w momencie, gdy odsłonięta zostanie faktyczna kondycja, na przykład rzeczywisty stan finansów publicznych, może się okazać, że mieliśmy do czynienia z jakimiś manipulacjami. Tego się można obawiać. A co jest, zapytam, bo już kiedyś chciałem, wysłuchując chyba w którejś telewizji właśnie z panem rozmowy, chciałem pana zapytać, jako socjologa, jak to jest, że przykład grecki, że Grecy, gdzie średnia emerytura wynosi 1200 euro, gdzie pensja też oscyluje wokół tego, potrafili rok temu prawie, że tak powiem, spalić ten swój parlament w związku z tym kryzysem. U nas te emerytury i te pensje są nieporównywalnie mniejsze do tych greckich, a mimo tego po raz drugi wygrywa, pierwszy raz w tej naszej młodej, że tak powiem, demokracji, wygrywa Platforma Obywatelska. Dlaczego tak jest? Jak to świadczy o stanie obywateli, o obywatelskości w Polsce? To jest w ogóle fascynujące porównanie, to jest kilka wymiarów. Pierwsze pytanie jest takie, czy spaliwszy parlament uzyskali jakiś, odblokowali jakiś potencjał rozwojowy. Według mojej orientacji, a moja, przyznam się, że moja wiedza o Grecji nie jest pogłębiona, nie odblokowali potencjału rozwojowego. Nie, mi bardziej chodzi o... Ja to rozumiem, ale chodzi o to, że sam zryw gwałtowny nie okazał się, jak się wydaje, skutecznym rozwiązaniem. Teraz pytanie, dlaczego oni się zerwali, a my nie? Otóż to, właśnie, prawda? Do tego zmierzam. Więc może jest tak, że paradoksalnie jesteśmy od nich mądrzejsi. Rozumiemy, że pusty, że oni są, mają temperament południowców, pusty zryw dla pustego zrywu, który rozładowuje napięcie, ale nie rozwiązuje sytuacji. To jest raz. Po drugie, ludzie reagują nerwowo i agresywnie nie w zależności od faktycznego poziomu życia, tylko jak się ma poziom życia do oczekiwań. Jeśli oni sztucznie poprzez fundusze unijne napompowali wysoki poziom życia, to obniżenie jego o tyle wywołuje reakcję agresywną. Jeśli my mamy taki poziom życia, on się waha, pulsuje w naszej części społeczeństwa, tylko część społeczeństwa ma obniżenie, to ten potencjał mobilizacyjny jest o wiele mniejszy. Po drugie, może, nie wykluczam, łatwiej Polakami jednak manipulować. Może nasza przestrzeń medialna daje większą szansę manipulowania Polakami i wielu moich rodaków może nie uświadamia sobie rzeczywistej kondycji państwa. Pan troszkę ułatwia mi tą rozmowę, bo właśnie miałem zapytać, przeprosić, że tak skaczemy z kwiatka na kwiatek, no rzadko mamy okazję pana gościć w Gorzowie, stąd wykorzystuję tę okazję. Jak jest pana zdaniem z pluralizmem mediów w Polsce? Ja myślę, że on jest bardzo niedobry, bo powstaje pytanie, jakie są miary pluralizmu. Prawda? Jedną z miar może być taki, czy w debacie publicznej zwycięża prawda. Słynny amerykański filozof mówi tak, zatroszczmy się o wolność, wtedy prawda sama zatroszczy się o siebie. Jeśli jest tak, że w debacie publicznej nagłaśniane są drugorzędne sprawy, a sprawy pierwszorzędne, te, o których mówiłem na dzisiejszym wykładzie, związane z finansami publicznymi, z miliardowymi stratami w wyniku korupcji są pomijane, a trzeciorzędne sprawy, jak i zdjęcia agenta Tomka są przez tydzień wałkowane w mediach, to może sugerować, że nie mamy do czynienia z pluralizmem, bo w pluralizmie to, co ważne by się wydobyłoby się na powierzchnię, tylko mamy do czynienia z pewną quasi-monopolizacją, bo tak naprawdę o pluralizmie nie decyduje to, czy człowiek może w jakimś miniaturowym medium, małym portalu, w małej gazecie wypowiedzieć swój głos, tylko o pluralizmie decyduje, które motywy mają największą ilość powtórzeń, największy poziom dotarcia do odbiorców. Jakbyśmy porównali te motywy, które są milionowo powielane, to byśmy na tym pułapie zobaczyli, że pluralizm jest bardzo zredukowany. Czyli pana zdaniem de facto nie jest tak, że media w Polsce kontrolują tą władzę, tylko wręcz przeciwnie. Spora część mediów gra w jednej drużynie z władzą Platformy. Istnieje taki złośliwy żart,
że gdy media bardzo ostro krytykowały Prawo i Sprawiedliwość w latach 2005-2007, to dziennikarze, na przykład TVN, tłumaczyli się, no ale my jako dziennikarze mamy obowiązek krytykować rządzących, bo to rządzący są bardziej odpowiedzialni za stan państwa. No i jak Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory, Platforma wygrała, podobno była, to jest taki żart, była narada w telewizji TVN i mówią, no dotąd krytykowaliśmy rządzących, ale z tą jednostronnością trzeba skończyć, teraz będziemy krytykowali opozycję. Czyli nadal Prawo i Sprawiedliwość. Wspomniał Pan właśnie o tej sprawie, być trywialnej tak naprawdę dla spraw ogólnych, agenta Tomka. Jest Pan też ekspertem, był Pan ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych, także o służbach Pan ma pojęcie. Jaki jest stan polskich służb i jakie one mają Pana zdaniem wpływ na naszą rzeczywistość? Stan jest opłakany w tym sensie, że funkcjonariusze wielu służb są przekonani, żeby nie działać aktywnie, nie znajdować problemów, bo jak znajdą aferę, którą uwikłani są przedstawiciele władzy czy sądownictwa, to ci funkcjonariusze mają problem. To jest taka, gdy Mariusz Kamiński został zdymisjonowany przez premiera po wykryciu afery hazardowej, to mnie kolega profesor powiedział, to jest taka sytuacja, jak policjant drogowy, który łapie kogoś na przekroczeniu przepisów, na przykład na wyprzedzaniu na pasach, jest zwolniony, odsunięty od pełnienia obowiązków, prawda? Zamiast w momencie, gdy szef służby, która wykrywa patologię, jest ciągany po sądach za to, to jest wysyłany sygnał do wszystkich funkcjonariuszy innych służb, nie bądźmy aktywni, nie szukajmy patologii, bo znajdziemy problemy dla siebie. I to powoduje, że w służbach jest rozprzężenie i marazm. Panie profesorze, jeszcze dwa pytania, dwa z zupełnie innej dziedziny, tak jak zresztą każde, które starałem się panu zadawać. Pan jest autorem takiego pojęcia jak układ polityczno-biznesowy. Proszę mi powiedzieć w kilku słowach naszym telewizjom, co to jest i czy coś takiego istnieje w wymiarze polskim, w wymiarze lokalnym, powiedzmy. Żeby to ująć jak najprościej. Demokracja powinna być systemem, w którym jest trójpodział władz. To znaczy osobno działa władza ustawodawcza, jak Sejm, osobno działa władza wykonawcza, jak administracja państwa i władza sądownicza. W sytuacji, gdy dowiadujemy się na przykład z materiałów Gazety Polskiej codziennie, że prezes sądu okręgowego po otrzymaniu telefonu od asystenta ministra w kancelarii premiera, czyli od dosyć niskiego szczebla, jest gotowy ustalać skład sądu, ustalać terminy sprawy, jest uległy, to widać, że jest układ między władzą wykonawczą i władzą ustawodawczą, że niezawisłość władzy ustawodawczej jest fikcją. Jak jest taki układ, to gdy obywatel staje przed sądem, gdy obywatel ma spór z kimś innym, powiedzmy o nieruchomość, to ma prawo podejrzewać, że jeśli ten, z którym ma spór przed sądem, ma dojścia jakieś biznesowe czy polityczne, jest w stanie wywrzeć wpływ na orzecznictwo, że nie staje przed bezstronnym sędzią, tylko sędzią, który się z kimś ułożył, albo został zastraszony, albo został w jakiś trybie zmanipulowany i ten sędzia nie dokona najlepszej oceny, na którą go stać intelektualnie, tylko będzie uległ wobec kogoś. Czyli w tym momencie obywatel nie może liczyć na elementarną sprawiedliwość. To jest efekt układów właśnie. I pytanie ostatnie. Do tej pory poruszaliśmy się, że tak powiem, na płaszczyznach bliskich panu profesorowi, więc żeby nie było tak do końca łatwo, to zapytam wprost. Słyszy pan Gorzów i co się panu od razu nasuwa? Kiedyś chyba była tutaj niezła drużyna żużlowa, prawda? Jest do teraz. Jest do teraz. To jest w młodości, ponieważ kibicowałem Polonii Bydgoszcz. Pan jest bydgoszczaninem, tak, zgadza tak, się. Do czasu studiów mieszkałem w Bydgoszczy, więc chyba, czy to był Faluba? Faluba z Zielona Góra. Zielona Góra. Tu ale jest Stal Gorzów. Stal Gorzów. W razie pamiętałem, że Gorzów przy... Więc to było skarżenie. Później skojarzenie, polityk bardzo kontrowersyjny i trochę śmieszny, Kazimierz Marcinkiewicz. Znany mi osobiście, więc pozostawię, że tak powiem, tę kwestię. Ocenię pana profesora, nie będę się wypowiadał. Panie profesorze, coś jeszcze? Pan premier Marcinkiewicz, wiemy, Stal Gorzów. Ja jestem pierwszy raz w życiu w Gorzowie i
dzisiaj, ponieważ był, może dzięki temu, że był słoneczny dzień, ale będąc przewożony po miał pan okazję że, właśnie... Tak, tak, że jest bardzo fajnie rozlokowany, że to, że jest na wzgórzach, taką przyjazność miasta tworzyło to wrażenie. Pierwsze wrażenie dobre, tak, jak tak, rozumiem. Tak. No to bardzo cieszy, panie profesorze. Panie profesorze, mam nadzieję, że będziemy mieli kiedyś okazję porozmawiać dłużej, że przeprowadzimy rozmowę, którą nawet będę mógł pociąć na części. Bardzo ciekawie i interesująco z panem rozmawiam. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że zgodził się dziękuję za szansę na rozmowę. Przekazania paru moich spostrzeżeń telewizorom. Moim Państwa gościem był profesor Andrzej Zbertowicz. Dziękuję Państwu, do widzenia, dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję Panie Profesorze.